Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć parę słów o przynęcie 4Play, sztandarowej przynęcie firmy Savage, od której wielu z Was zaczynało swoją przygodę ze szczupakami. Przynęta 4Play należy do przynęt typu jerk. Jest to jedna przynęta, natomiast cztery różne sposoby zbrojenia i cztery różne sposoby prowadzenia. Klasyczny swim bite z dwoma łuczkami umożliwiającymi prowadzenie bardzo wolno, albo troszeczkę szybciej, agresywniej. Wersja swim and jerk z jednym łuczkiem wystającym z pyska ryby. Wersja lip lure ze sterem bardziej pionowym, przypominającym klasycznego wobblera. Oraz wersję low rider ze sterem pozwalającym prowadzić przynętę nieco głębiej. Swim bite występuje wyłącznie w wersji 25-centymetrowej przynęty. Jest to przynęta, która swą wagę ma powyżej 100 gramów i w pewnych sytuacjach można łowić tym z ręki, natomiast jest to taka klasyczna przynęta trollingowa. Mamy dwa sposoby mocowania do linki. Jeśli zamocujemy to od góry, przynęta ma bardzo wolne, drobną akcję. Po zamocowaniu na dolne łóżko uzyskujemy bardziej agresywną, wężowatą pracę. Świetna przynęta do trollingu, pracuje na głębokości do 3 metrów. Można dociążyć ją, jeśli chcemy sprowadzić ją głębiej, bez narażenia jej na utratę pracy. Najbardziej popularny rozmiar przynęty, 19 cm, dostępny jest w 3 wariantach uzbrojenia. Swim and jerk z łóżkiem wystającym z przodu pyska ryby przeznaczony jest na płytkie łowiska. Schodzi do metra, do 1,5 metra, ma bardzo agresywną, wężowatą pracę. Przy poderwaniu robi liczne odskoki na boki. Jak każda z przynęt 4Play posiada system ożywionego ruchu, czyli po zatrzymaniu przynęta zawraca, nurkuje i bardzo często te popularne przez wędkarzy nazewnictwo stop powoduje, że ryba wtedy właśnie atakuje. Drugim wariantem jest przynęta przypominająca troszeczkę woblera ze sterem umiejscowionym pod takim kątem, że przynętę prowadzimy nieco głębiej. Możemy nią pracować na głębokości do 2,5 metra, także posiada agresywną pracę. Świetnie nadaje się na mocno zarośnięte łowiska. Mimo dwóch sporych kotwic doskonale radzi sobie, pomykając pomiędzy trzcinami i grążelami. Trzecim wariantem jest low rider ze sterem umiejscowionym także z przodu, który pozwala prowadzić przynętę nieco głębiej. Tutaj tą przynętę z powodzeniem możemy zastosować zarówno do łowienia z ręki, jak też do trollingu. Spokojnie popracujemy nią na głębokości do 3 metrów. Można prowadzić spokojnie, wtedy ma bardzo klasyczną, wężowatą pracę. Natomiast każde poderwanie powoduje, że przynęta odskakuje na boki, zawraca, nurkuje głębiej i to właśnie jest sygnałem do ataku przez ryby. Wersja 13 cm występuje w takiej samej konfiguracji jak 19, czyli w 3 wariantach. Mamy klasycznego swim and jerka. Ze względu na swoją wagę i mniejsze rozmiary, przynęty pracują nieco płycej. Można je delikatnie dociążyć, żeby sprowadzić je na większą głębokość, bez psucia pracy tej przynęty. W 13-centymetrowej wersji występuje także low rider, a także wersja lip lure, którą poprowadzimy na większej głębokości. I w końcu najmniejsza z przynęt 4Play, 9,5 cm, występująca wyłącznie w konfiguracji swim and jerk. Jest to mała przynęta, niepozorna, natomiast doskonale sprawdza się podczas polowania na szczupaki w pewnych okresach.
bywają momenty, kiedy szczupaki przestawiają się na pobieranie małego pokarmu, małych rybek i wtedy taka mała, pomykająca przynęta potrafi naprawdę otworzyć nie jedną wodę. Jesteśmy nad łowiskiem obfitującym w szczupaki. Zrywa się troszeczkę wiatru, więc chyba czas, aby wziąć przynętę w odplay i ich poszukać. Przygotowano kolejne ciekawe wersje kolorystyczne. Szczególnie wartym uwagi jest wersja koi, biało-czerwona, która będzie występowała w 13, 19 i 25 cm. Tak zwany flagowiec od wielu lat był skuteczną przynętą na wielu łowiskach. W tej chwili będzie dostępny także jako przynęta 4Play.